kiedy mnie tutaj nie ma. Sweter robię przecież. Rozmijamy się w miłości. Niby kocha się za nic, ale ja widać kocham za coś właśnie. I ja cię kocham, jak jesteś dla mnie dobra. W ogóle jak jest dobrze z nami, wtedy moja miłość wzrasta. A ty odwrotnie. Jak jest dobrze, mnie nie kochasz. A kochasz dopiero, jak jest źle. To znaczy, że się uzupełniamy. To znaczy, że kochamy się na zmianę, a nigdy równocześnie. Ciekawsze chyba. To chore. Przypuszczałam, że któreś z nas jest chore. Chore u ciebie, bo ja kocham w warunkach harmonii. A ty zaczynasz kochać dopiero jak wszystko nadpęka, się rozpada. Jak coś spieprzysz, ja cię... Albo ty. Jak ja, to przepraszam zwykle i staram się sprawę odkręcić. Ja cię... Ja też raz przeprosiłam. Ja cię rzucam, odchodzę albo w ogóle wyjeżdżam. Do Łodzi. Do Łodzi. I po co to? W każdym razie jest rozłąka, daleko i źle, to ty wtedy zaczynasz tęsknić. I idziesz na wódę, przy wódzie dzwonisz do mnie i mówisz, że kochasz. I w ogóle szczerze, ale po paru zdaniach wkurza cię chyba, że kochasz. Ci zależy, więc żeby to zniszczyć, może się wyzwolić, zaczynasz się do mnie przypierczepiać. O Łódź właśnie, o moją byłą żonę, której nie dotknąłem od 10 lat, knęłem. O mojego syna, bo mnie obchodzi. Tym wszystkim doprowadzasz mnie w końcu do pijany z pyska, więc opierprzam cię, rzucam słuchawkę i nie odbieram telefonów, więc ty jeszcze bardziej tęsknisz. Wóda, przy wódzie jeszcze bardziej kochasz, więc dzwonisz i jeszcze bardziej mi za to dosrywasz, więc ja się jeszcze bardziej wkurzam, cię opierprzam i wariackie kółko się zamyka. To jest chory właśnie, bo ty kochasz tylko jak jest rozpierducha i jak jesteś bita. Kochasz tylko w klasycznym układzie suka i jej pan. A jak dwa pieski to już nie? Co tam się dzieje? Jak dwa pieski to już nie i dwoje ludzi to już nie, dwoje partnerów. Tylko dwoje przeciwników koniecznie. I to ja muszę wygrywać, żebyś mnie kochała, bo ciebie interesuje tylko walka, a kochasz tylko swego pogromcę. A partnerstwo cię nudzi, harmonia cię nudzi. Jak ktoś do ciebie z szacunkiem, delikatnie, czule, to mięczak. Ty kochasz mnie wtedy, kiedy ja dopracowuję się, dobijam stanu, w którym praca jest dla mnie ważniejsza od ciebie. Wmówię to sobie po prostu. Wtedy mnie pragniesz, podziwiasz, ci imponuje. Ale jak ty jesteś u mnie na pierwszym miejscu w hierarchii ważności, to mną gardzisz. Cię nudzę. Nie dajesz mi szansy, żebym mógł cię kochać, bo zakochanie mnie poniewierasz. Nie dajesz mi więc szans na jedyne uczucie, które zmniejsza mój strach przed samotnością, przemijaniem czarną dziurą. Muszę udawać przy tobie innego niż jestem. Chcąc być czułym, oschłego, delikatny, brutalnego, kochający, obojętnego. Nie dajesz mi ujawniać tego jedynego uczucia, które nadaje wszystkiemu sens, bo za odkrycie go mnie gnoisz. Muszę kryć się z nim w pustelni mojej miłości. I wtedy przeżywam samotność najgorszą, najsamotniejszą z samotnych. Samotność obok kochanej istoty. Jakiś strajk chyba. Więc żadnych widoków dla nas nie ze mną w każdym razie, bo ja wypadam z tej gry. Wiem, jaki potrafię być psychopata i... Co ty powiesz? I nie zamierzam być z facetką, która wymaga ciągłego napieprzania się, bo to rokować może jedynie wieczne piekło. Ja potrzebuję w kobiecie przyjaciela, a nie przeciwnika. Nie, żeby wciąż się trzeba było walić z tobą jak w ringu. Przecież lubisz się walić ze mną. Dobra. Bardzo śmieszne. I na poziomie. Ja potrzebuję... No od początku to był mezalians dla ciebie. Ja potrzebuję facetki, która da mi szansę być kochającym. Dobrym, czułym, delikatnym. Odkrytym ze swoimi słabościami. I nie wykorzysta tego. Powodzenia.
tylko nie zapomnij się przykryć, bo cię zawieje. Szkoda tylko, że te ostatnie miesiące były jednym cierpieniem. Może tak łatwiej kończyć. Może. Ktoś powiedział, wolę umrzeć chory. Zdrowemu byłoby żal. Niemniej przydałby się jakiś jaśniejszy akcent na koniec. Możesz wrócić do łóżka. Wtedy się nie rozstaniemy. I o to przecież chodzi. Ona ma głos na mózgu. To serial Głos Mózgu. Chyba pójdę do domu. Pojadę do Łodzi. Czy mogłabyś poświęcić mi ze 2 minuty? Poświęciłam ci lata 2, przecież to mogę. 2 byłyby we wrześniu. Byłyby? Pasuje. Poddaję się. Wypadam. I chcę ci wyjaśnić. Nie ma takiej potrzeby. Dlaczego odchodzę? Naprawdę się obejdzie. Powiem ci w 2 słowach, że ty właściwie lubisz całkiem innych niż ja. Tak? A jakich lubisz? To ty lubisz właśnie. Takich byczków z czułkami jak nocniki. Takich prawdziwych mężczyzn się naoglądałaś. Musi być ciężki, misiowaty, tak zwany kawał chłopa i najlepiej rychu. Koniecznie z czerwonym ryjem, żeby miał dupę, grube rysy, grube uda, grube łapy. Niby kochasz moje delikatne dłonie pianisty, a tak naprawdę to cię bierze, jak facet jest jak byk, jak jest... Kawał chłopa po prostu. No. No. Kawał chłopa tych chłopach. Chłopa te chłopy to dla ciebie wszystko. A baby dla ciebie nie? Musi łazić szeroko, dużymi krokami, w przechodzonych porach, odżywiać się nieregularnie i o dziwnych porach. Przechodzonych w końcu czy dziwnych? Chodząc po kuchni, w rozpiętym płaszczu, zagryzać na zimno wczorajszą pizzę, popalając przy tym co kęsa, zapijać piwem z puszki wyjętym z lodówki, nawet kochać się wolisz brutalnie, zwierzęco i chrzanisz w gruncie rzeczy moją delikatność w seksie i dbałość, żebyś ty zawsze wpierw była przeżyła, odczuła. Masz mnie za miękkiego. Niby się kochasz ze mną, a w gruncie rzeczy marzysz, żeby cię przygniótł, przywalił jakiś prymitywny byk. Nigdy nie powiedziałam, że mi źle z tobą w łóżku. Nawet w złości. Ale ja to czuję, że wolałabyś inaczej. Zawsze mówiłam, że w tym jesteś profesorem. Bardziej po męsku, pierwotnie na dziko. I ty wiesz najlepiej za mnie, co ja bym wolała. Bo ja to czuję, czuję, czuję. Jak na Sylwestra zatańczyłaś z tym czerwonomordym, to ja nie mogłem przetrzymać do końca jednego tańca z Niuśką, która mnie sama zresztą do niego musiała zaprosić. Jeszcze mi powiedziała, nie pokazuj, że ci tak zależy, bo ona to wykorzysta. Zresztą widziałem, jak się do niego rwałaś. Rwały mi się majtki chyba. A, albo ten, co na wykładzie go oczami rwałaś. No wszystkie go rwały, tylko mnie się udało. I co się udało? Nic, miłość platoniczna studentki do asystenta. A, nie wiem też, co było między tobą a Barym. Garym. Właśnie, Garym. Sufit. Co sufit? Sufit wynajmował nad nami mieszkanie. Mi chodzi, jak po mnie dzwoniłaś na bani, a jak przyszedłem, schodziłaś od niego. Chciałam się z tobą kochać, a ciebie nie było. A ty mu powtarzałaś, że nie jest mężczyzną. Co? Nie chciał cię przelecieć? Nie. Na bani zachowujesz się jak dziwka. Nie mówię, że się puszczasz, bo tego nie widziałem. Tylko dlatego. Tylko. A co ja takiego robię jak dziwka? Leziesz pijana w środku nocy do chłopa. Chłopa? Chłopa, to nie baba Bary. Gary, to przecież pedał. Tak się mówi pedał. To może pół pedał. Pół? No i czemu ma służyć ten twój uśmiech teraz? Że niby nic, ale jednak. Że mam mnie rozjątrzyć? Ten uśmiech mnie upewnia, że słusznie robię odchodząc. Lecz taki jeszcze jeden. Pójdę nie rozmawiając.